Syria, Syria. Moje takie pytanie, ekscelencjo pierwsze, jak teraz wygląda sytuacja w Syrii? Bo wiemy, że czas mija i można powiedzieć, co jest lepiej, a co jest gorzej. Jak, w jakie sektory? Now Christians are in my diocese, especially because there's a relative calm. Wielu chrześcijan zgromadziło się głównie w mojej diecezji, ponieważ jest w miarę spokojnie. We didn't have a lot of fight in our diocese, which covers four departments: Latakia, Tartus, Homs and Hama. W mojej diecezji, która jak gdyby terytorialnie obejmuje cztery departamenty, Latakia, Tartus, Homs and third one, Ham. Nie było zbyt wielu bitew, nie było zbyt wielu potyczek. Most part of our of my diocese had no war, but in part of Homs there had been fights, and there are districts completely destroyed, other partly destroyed, and still others in them. We visited you in March. Miałem przyjemność odwiedzić księdza biskupa w Tartus. I jak ksiądz biskup wspomniał, wiele tych części jego diecezji nie było zniszczonych, ale są też tak, jak chociażby Homs, których niektóre dzielnice są totalnie zniszczone. Jest jedno wielkie gruzowisko, też widzieliśmy to w marcu. Natomiast większa część diecezji nie miała tego, na szczęście została uchroniona. For this reason we got many displaced people from all over Syria, not only Christians. Ponieważ w miarę spokojnie było w diecezji księdza biskupa, stąd wielu przesiedleńców wewnętrznych z Syrii, nie tylko chrześcijan, przemieściło się właśnie na ten teren. On the evening Sunday's mass in Tartus, where the bishopric is, our cathedral is full of people from Aleppo. Przykładowo, kiedy mamy mszę świętą wieczorem w katedrze, katedra jest wypełniona ludźmi z Aleppo. Now fights stopped in Aleppo. W tej chwili możemy powiedzieć, że walki w Aleppo ustały. Eurobank to takie dziadostwo, ale ten bank polski jest stary dziady. Niektórzy ludzie wracają, o czym też słyszeliśmy. But unfortunately everything is destroyed over there. Ale niestety wiele też dzielnic Aleppo jest zniszczonych. Especially the infrastructure. A szczególnie infrastruktura. They need everything. Potrzebują właściwie wszystkiego. They have no power, no electricity. Nie mają elektryczności. No water. Nie mają wody. And the streets are in great part destroyed. Również wiele ulic jest zniszczonych. That's why going back there it will take a lot of time. Patrząc na to, trzeba powiedzieć, że to wiele lat trzeba będzie, żeby to odbudować. Some Christians had left Syria. Niektórzy chrześcijanie opuścili Syrię. Those who could. Ci, którzy mogli, byli w stanie. When I was still priest in Lebanon, many Aleppian families come and settle in the center of Lebanon. Wiele, jeszcze kiedy pracowałem jako ksiądz w Libanie, to widziałem, jak wiele rodzin z Aleppo uciekało do nas i zamieszkiwało właśnie w... Especially the most educated. A zwłaszcza ci, którzy byli najlepiej wykształceni. Because their children were students at French Lyceum. Ponieważ ich dzieci chodziły do szkół z językiem francuskim wykładowym. And they're the same school in Lebanon. A francuskie liceum jest to samo w Libanie, stąd łatwość uznania tych przedmiotów. A jak możemy rozumieć, bo w Syrii wiem, że żyją muzułmanie i chrześcijanie. Czy też muzułmanie w jakiś sposób są doświadczani wojną i tą przemocą, czy tylko chrześcijanie szczególnie? Excellency, as we know, in Syria we have about 5% of the population were Christian. How is the relation between the Christian and Muslim? And the second part, second question, if the Muslim also are caused by the war? Muslims? If the Muslim suffer also by... First of all, Syrian war is not civil war. Po pierwsze, trzeba powiedzieć, że wojna w Syrii to nie jest wojna cywilna. And Syrian society is a tolerant society. A syryjskie społeczeństwo jest społeczeństwem bardzo tolerancyjnym. Under the influence of the Alawite.
niestety mamy wpływ alawitów. Yes. Let's take for instance in Tartus, where the bishopric is. Przykładowo w Tartus. The population are Christian. Ta ludność była w większości chrześcijańska. Sunni. Czyli mamy w Tartus mamy chrześcijan, sunnitów. And alawites. Alawitów. The area alawite. I to należy do alawitów. The mayor is Sunni. Mayor, czyli można powiedzieć prezydent miasta, to jest sunnita. He is a friend of mine. To jest moim przyjacielem. The governor is Druze. Gubernator jest Druzem. And as I said, there are Christians and Muslims and different religion in that area. Mamy też chrześcijan, muzułmanów, ale też i inne religie na tym terenie. And there are many friendships between Syrians. Made in school or in work or elsewhere. Mieliśmy przed wojną bardzo wiele przyjaźni zawiązanych pomimo różnic religijnych w szkołach, w miejscach pracy, w wielu innych. I myself can wear this dress and walk in the street even with my cross. Nie mam problemu, żebym ja jako biskup wyszedł w sutannie, nosząc krzyż i szedł ulicą. Yourself, you have been to our bishopric last year, tak. And you saw it. Miałem przyjemność właśnie odwiedzać księdza biskupa w marcu. Widzieliśmy, że było bardzo sympatycznie, rozmawialiśmy z wieloma osobami. Then that is the situation in Syria. To jest ta sytuacja w Syrii. And I have to stress that it's not only the Christians are suffering from war. Muszę podkreślić, że nie tylko chrześcijanie są tymi, którzy cierpią z powodu wojny. Everybody. Każdy Syryjczyk, Alawite, Alawici, all Syrians are suffering from this war. Czyli wszyscy mieszkańcy Syrii cierpią ze względu na wojnę. And many leaders from different part of Syria are calling for peace to meet and work together for peace. I wielu przywódców różnych ugrupowań, partii w Syrii dzisiaj wołają się jednym głosem, prosząc o pokój dla Syrii. But they don't let them to do so. Ale niestety nie mają na tyle siły, żeby to uczynić. A początek niepokoju, jeżeli tak możemy wrócić, od czego się zaczęło? Jaki był początek tych konfliktów, tej przemocy, tej wojny? Excellency, because we have very different information in Europe, could you tell our listener and our TV people where is the reason for the war? What was at the beginning? The reason of war is completely different of what you heard on your medias. Powód wybuchu wojny jest zupełnie inny niż zazwyczaj słyszycie w mediach. And the main question is who's taking advantage of war in Syria? A właściwie główne pytanie jest takie, kto czerpie korzyści z tej wojny, która niestety jest w Syrii. A great part of Syria are now completely destroyed. Wielka część Syrii jest dzisiaj kompletnie zrujnowana. Is there more freedom nowadays in Syria? Czy jest teraz więcej pokoju? More democracy than before war? Czy po tej wojnie jest więcej demokracji w Syrii? The main reason of war is terrorism in Western world. Według księdza biskupa, głównym powodem wybuchu wojny jest terroryzm w świecie zachodnim. Many years ago, Western world was betting on the fact that everybody is going to be integrated in the Western society. Wiele lat temu mieliśmy te koncepcje, które dzisiaj słyszymy, że każdy, kto przyjeżdża na Zachód, się zintegruje z tym społeczeństwem. And they found out it wasn't the case. Ale jak widzimy dzisiaj, wiele mamy dowodów na to, nie ma łatwego sposobu na zintegrowanie. Even before last attacks in, let's take September 11th, let's take the attacks of Paris, of London, of Madrid, or other places in Europe. Well before that, in the 80s, mid-80s, there were many attacks in France. If you remember, the attacks in the France metro in Paris and elsewhere in France. Nawet przed tymi atakami z września, 11 września, atakami z Paryża, atakami z Madrytu, z Londynu, wielu innych, mieliśmy również w latach 80. również ataki na metro, chociażby we Francji, w Paryżu. Then the Western world was taking aware of the fact that some of French or Western citizens are not integrating in the Western society. I potem
była ta obawa świata zachodniego, że zarówno obywatele francuscy, czy brytyjscy, czy inni nie zintegrowali się z tym światem, z tą kulturą. Even they were making war against Western society. Nawet kiedy oni robili wojnę przeciwko temu społeczeństwu, które ich teoretycznie przyjęło. That's why I think the Western world made up this war. Z tego powodu świat zachodni jak gdyby uczynił tę wojnę. They somehow endorse the Islamic State. Niestety mamy też owoc tego z państwa islamskie. It's an ideal for some lost Muslims. Państwo islamskie jest jak gdyby idealnym miejscem dla niektórych zagubionych muzułmanów. In that way, everyone on the Western territory wants to join Islamic values, not the Islamic value, the bad. Let's say it. Radicalism. They are in war with Western society. They don't fit in that society, especially sometimes in Western world we judge people according to what we call their facies, black, brown, you see. And that's why creating this Islamic State, everyone who's in war with Western society could join it and fight and be with it, and that's why they talked about caliphate and that state. Jednym z powodów, próbujemy to stracić troszeczkę, było to, że powstało państwo islamskie. Ci wszyscy, którzy są niezadowoleni ze świata zachodu, mają takie swoje idealne miejsce, do którego mogą się udać, w którym mogą walczyć ze światem zachodu, walczyć o te swoje wartości. Nie islamu, to nie jest religia, która pozwala na mordowanie, na grabież, na gwałty, ale ten radykalny islam, który jest reprezentowany przez państwo islamskie. That's why many young Western were rolled in and taken to Turkey and from there to Syria. I dlatego z tego powodu wielu młodych ludzi, tych radykałów, przejechało z Europy Zachodniej do Turcji, a stamtąd dostało się do Syrii. The last American statistics. Według ostatnich statystyk amerykańskich. 50,000 young people. 50,000 młodych ludzi. From Western Europe. Z Europy Zachodniej. Were fighting next to ISIS. Walczyło jak gdyby z ISIS czy w porozumieniu. They perished in Syria. W Syrii. Last September I was in France. W ubiegłym roku we wrześniu byłem we Francji. I was reading three or four different French papers. Czytałem trzy różne francuskie gazety. At that time they were preparing the attack against Mosul. Wtedy, kiedy był przygotowany atak na Mosul. And French papers were wondering if there are 860 young with ISIS in Mosul. A wtedy byli gazety francuskie wyrażały zdziwienie, że było 86 młodych ludzi Mosulu. They were wondering if they fell prisoners in the hands of the allies. Byli zdziwieni, jak co się stanie, kiedy oni będą w więzieniu. What are they going to do with them? Co oni z nimi zrobią? According to which law they should judge them? Według jakiego prawa powinni być sądzeni? In which prison they should put them? Do jakiego więzienia powinno się ich wsadzić? And if they purge their sentence, how could they fit in the French society? A potem niestety było to pytanie, jak możemy ich z powrotem wziąć do francuskiego społeczeństwa. And when I explained these facts to French people, ja to spróbowałem wyjaśnić ludziom we Francji. Many French ladies, wiele francuskich kobiet, felt ill at ease because they were saying, how could our government send our children to go and perish in Iraq? To go in? And perish and to be killed in Iraq. Aha, wiele francuskich kobiet mówiło, jak nasz rząd może posyłać nasze dzieci, żeby były zamordowane w Iraku. Even they were calling the French terrorists who's working with ISIS as their children. I nawet ci terroryści, którzy pracowali z ISIS, były nazywane przez nich ich dziećmi. That's the main reason of war in Syria. To jest to największy problem. And now everybody is taking advantage. A teraz ci wszyscy, którzy czerpią z tego korzyści. Now we are talking about, I don't know how many Chechens are fighting in Syria. How many?
Chechens from Chechnya. A dzisiaj mówimy, jak wielu Czeczenów walczy w Syrii. And Pakistanis. Ludzi z Pakistanu. Even Chinese. Nawet ludzi z Chin. See, everybody is taking advantage of war of Syria. Łatwo zobaczyć, że wiele państw czerpie naprawdę korzyści z tej wojny. They are getting rid of their terrorists, sending them there and to be killed. Wysyłają ich tam jako terrorystów z nadzieją, że zostaną zabici. And nowadays you never know how many dormant cells are in Western Europe. How many? Dormant cells of terrorists in Western Europe. Dormant is? Which mean cells who are sleeping, who are in hide. Okay, the sleepers. Nawet nie wiecie, jak wielu jest uśpionych czy ukrytych terrorystów wysłanych do społeczeństw zachodnich. A ekscelencjo, gdyby zapytać na przykład, nie wiem, z jakiego zwykłego człowieka na ulicy, dlaczego, jak ty sądzisz, dlaczego tak się dzieje w twoim kraju? If we are looking just ordinary Syrian citizens, why is the situation in Syria? Which kind of response we can expect? In Syria, it is said that the power behind the terrorism in the world, especially in the Middle East, is the Wahhabists and Salafists. W Syrii mówimy, że ta siła, która stoi za tym, are coming from Saudi Arabia. Ta siła, która, czy pieniądze, które są za plecami terrorystów, to są Wahhabici i Wahhabicy. Wahhabici and Salafists. I Salafiści. I głównie to, tak jak mówimy, że to jest terroryzm sponsorowany przez kraje Zatoki Perskiej, głównie Arabię Saudyjską. Two main radical movements. To są te główne radykalne ruchy w ramach islamu. They don't accept anybody but to be Muslim. Nie respektują nikogo, kto nie jest muzułmaninem. They said if you are not Muslim, you are a bad guy. Jeśli nie jesteś muzułmaninem, jesteś złym człowiekiem. Even if you remember the about 30 young Egyptians were beheaded because they refused to deny their faith. Pamiętamy tych koptów egipskich, którzy byli ubrani w te pomarańczowe kostiumy i oni byli ścięci, bo podarznięto im gardła, dlatego że nie zgodzili się na przyjęcie na islam. Even I heard this testimony last week. No, słyszałem takie świadectwo w ostatnim tygodniu. Because in Egypt, widzicie państwo, jakie zrobiste many people were going in pilgrimage. Ponieważ wiele ludzi w Egipcie pielgrzymowało. They were stopped by radical Islamists. Byli zatrzymani przez radykalnych islamistów. They asked them to deny their faith. Byli poproszeni, to znaczy zmuszani do tego, żeby porzucić ich wiarę. They refused. Ponieważ oni to odmówili. And they were killed. Byli zabici. And those who survived. Ci, którzy przeżyli. Called the radical Islamic terrorists. Nazywali tych radykalnych islamskich terrorystów. They were saying these blessed ones. Ci błogosławieni, jak gdyby. They are saying these blessed ones. Yes. Yes. Killed our children. Ponieważ oczywiście mówię w cudzysłowie, zabili nasze dzieci. But we have a great consolation. Ale mamy dużą consolation. Consolation to be consolated. Ale mamy dużą siłę przebaczenia czy pojednania chęci. They are next to our Lord in heaven. Oni są blisko naszego Pana. Even at his right hand. Nawet przy jego prawej ręce. Because there is the place of the martyrs. Ponieważ to jest miejsce męczenników. Czyli mamy dużą nadzieję, że te nasze, czy nasi męczennicy, zabici bracia i siostry są blisko Pana. Czyli tutaj też możemy powiedzieć, że w zwykłych ludziach, w zwykłych Syryjczykach nie ma takiego pragnienia, żeby na przykład mocny Zachód, prawda, czy Zachód Europy, czy Ameryka przyszła z pomocą, no, militarnie rozwiązała. You think it is not the solution that Russia or USA make the very strong military intervention in Syria? No, let's say it clear. Powiedzmy to jasno. First of all, war in Syria, like it was in Lebanon, it's well controlled by the great powers. Zarówno jak to, podobnie jak to było w Libanie, to jest, ta wojna w Syrii jest kontrolowana przez wielkie siły światowe. And everybody knows. I wszyscy wiedzą. I'm not speculating. Nie spekulujemy w tym. Everybody knows that the war,
that international community makes war. Że ta wojna jest zrobiona przez wspólnotę międzynarodową. And international community has the power to stop war right now. I to, cośmy mówili wielokrotnie tu w tym studiu, również ta wspólnota międzynarodowa ma możliwości zatrzymania tej wojny. What I mean by international community? Co ja myślę, mówiąc wspólnota międzynarodowa? The United States. Stany Zjednoczone. Russia. Rosja. China. Chiny. China and the Western Europe, Western Europe. I Unia Europejska Zachodnia. If they want, war will stop on the spot. Gdyby taka chęć była, to zapewniam, że wojna by momentalnie przestała istnieć. And now they are closing up to ISIS both in Raqqa and Mosul. Dzisiaj zamykają jak gdyby te miejsca ISIS w Raqqa i w Mosulu. And everybody is wondering in the Middle East. I wszyscy na Bliskim Wschodzie się dziwią. If they really want to stop war there once and for all. Czy oni naprawdę chcą zatrzymać tę wojnę raz na zawsze? And if so, jeśli tak, where they open war, which front will be opened in somewhere else in the world? A jeśli tak się stanie, to jest pytanie kolejne. Jeśli tam zakończą wojnę w Mosulu i w Raqqa, to gdzie otworzą następny front? Especially in the Middle East. Zwłaszcza na Bliskim Wschodzie. Bo to jest pytanie nie, czy to będzie koniec, tylko gdzie się otworzy następny front. Czyli można powiedzieć, że to jest część tego konfliktu, że są następne, jeszcze mogą być następne, prawda, tutaj etapy. Can we say it is some big idea behind to continue the war in the Middle East? Because the main reason for starting war in Middle East, it doesn't vanish yet. Ponieważ ten największy powód rozpoczęcia wojny w Bliskim Wschodzie jeszcze nie zniknął. And every time there are attacks, terrorist attacks in the Western world, i wtedy, kiedy atakują terroryści na świat zachodu, war will stay longer in Syria. Wojna będzie dłużej kontynuowana w Syrii. Maybe in another part of a part of the world. A być może i w innym miejscu świata. That's the equation. I to jest tak właśnie. Czyli to są, no, przyszłość nie wygląda tutaj wesoło, przyszłość nie wygląda, że tak powiem, pokojowo. But the future is not so nice, because the main power, it seems to be, they don't like to stop the war. Yes, the future is still dark. Ta przyszłość jest ciągle ciemna. And uncertainty is all over the Middle East. To niestety dotyczy całego Bliskiego Wschodu, bo widzimy, że te wielkie siły, które są w stanie zatrzymać wojnę, wcale nie są tym zainteresowane. Ekscelencjo, to przyszła pora ta, żeby w tej części, można powiedzieć, drugiej, zastanowić się nad konkretem pomocy, drogi pomocy, nazwijmy to, te osoby uchodźcy, prawda, jak uchodźcom możemy pomóc, zastanawiamy się bardzo mocno. Taka sytuacja, bo w naszej ojczyźnie, w Polsce, nasz rząd mówi bardzo jasno, zbieramy siły i jedziemy tam do was. Tam na miejscu trzeba pomóc dzieciom, chorym, starcom, rannym. Natomiast nie robić obozów, jak to namawia nas Europa Zachodnia, szczególnie Niemcy. Tell us, because we have very, very different information. We will be glad to hear from you this. First of all, let's say that when Germany took 1 million refugees. Po pierwsze, powiedzmy, że Niemcy przyjęły około miliona uchodźców. She was not making Caritas with them. To nie była wcale jakaś działalność charytatywna. They were making their own interests. Robili na tym swój własny interes. I remember in 1990s. Pamiętam w 1990. Only 27 years ago. Tylko 27 lat temu. We had a German Monsignor in Lebanon. Kiedy kościliśmy pewnego biskupa w Libanie. I was asking him about situation in Germany. Pytałem o sytuację w Niemczech. He told me that the situation in eastern Germany is awful. Mówił, że sytuacja nam we wschodniej Niemczech jest okropna. Everything should be rebuilt. Wszystko powinno być odbudowane. Unemployment was at 25%. Bezrobocie sięgało 25%. And in western Germany the unemployment was at 12%. A w Niemczech Zachodnich to było 12%. Nowadays unemployment in Germany is less than 4%.
dzisiaj. Bezrobocie w Niemczech mamy 4%. They need what we call manpower. To, co Niemcy potrzebują, to są ręce do pracy. And they took this quantity of refugees. I dlatego było to wołanie o przyjście uchodźców. And later they understood the potential terrorists because they had troubles with, if you remember, the events with German girls in Köln. Yes. Dopiero potem zrozumieli, kiedy mieliśmy tego słynnego Sylwestra w Kolonii, gdzie tyle kobiet niemieckich zostało, no niestety, molestowanych. Wtedy dopiero zrozumiano, że zamiast ściągnąć do siebie potrzebną siłę roboczą, ściągnęli do siebie również i terrorystów. And other attacks, not only in Germany, but all over Western Europe. Paris, in London. And now, potwierdziły to również te inne ataki w tych miejscach, o których mówiliśmy. Unfortunately, the Western world, even after the events of September 11th and the attacks through the last years, świat zachodu, nawet pomimo tych ataków z 11 września, jak i również tych zamachów z ostatnich dni i tygodni, Western world is not understanding that many people cannot be integrated with their society. Nie zrozumiał i nie chce zrozumieć tego, że wielu ludzi nie jest w stanie się zintegrować ze społeczeństwem zachodu. I'm not only talking about Muslims. Nie mówię tylko o muzułmanach. But even there are Christians, they could not integrate in your society. Również chrześcijanie nie są w stanie się zintegrować w waszym społeczeństwie. You know how immigration was organized to Canada 25 years ago? Była migracja organizowana do Kanady 25 lat temu. First of all, they asked the one who wants to immigrate to learn the language. Wtedy pytano, Kanadyjczycy pytali tych, którzy chcieli emigrować, o naukę języka. To have a work. Czy ma pracę? Somebody to pay a caution for him. Czy jest ktoś, kto zapłaci za niego te koszty utrzymania? To find him a house. Czy ma znaleziony dom? Then, especially in your country, it's very difficult because your language is very difficult, first of all. A szczególnie w waszym kraju jest, ponieważ nasz język jest bardzo trudny. Excellency, I add some example because the Czech government and the Slovakia government, they took some refugees and they vanished. I add this information. Tutaj ksiądz biskup dokładnie mówi to samo, co mówiliśmy wiele razy. No, może tylko powtórzymy i proszę wybaczyć naszym telewidzom, że powtarzamy to, ale rząd Słowacji podjął taką próbę i to nas niestety nie powiodła. Rząd Czech sprowadzono chrześcijan z Erbilu. Rząd, przecież pamiętamy, Fundacja Estera, która sprowadziła do Polski samolot. Syryjczyków też niewielu z nich pozostało. Tak jak ksiądz biskup mówi, nasz język jest trudny, nie ma większych skupisk, gdzie oni by się mogli czuć dobrze. I to jest ten powód, dla którego oni u nas nie chcą zostawić. I know many Christians in Tartus, where I live. I'm sure they could not integrate in Western. Zapewniam państwa, że znając moich chrześcijan z Tartus, oni nie są w stanie się zintegrować. Tutaj z tym społeczeństwem, kultura, język, to wszystko, co jest obce. Właśnie epatuje się nas tymi obrazami. Czy one są naprawdę prawdziwe, że ci uchodźcy, widzimy trójka małych dzieci, płaczące, jakieś takie, prawda, w ubrankach skromnych, matka, ojciec, tacy zmęczeni, idą, prawda, przyjeżdżają. Give us a comment, because as we saw the pictures, the small children with parents are going and going the thousands of kilometers, but sometimes we are looking very dark, Syrian. I potem, na przykład zła Polska, czy zła Słowacja nie chce ich przyjąć, mówi nie, zamykamy bramy. No, it's not in the interest of the displaced people or refugees to leave their countries. To nie jest przecież w naszym interesie, żeby opuścić czy wyczyścić kraj. It's not the solution. To nie jest rozwiązanie. First of all, the solution is to secure peace in their countries. To jeśli chcecie państwo pomóc, to pomóżcie zabezpieczyć pokój w tych krajach. And even they don't need relief work or relief help. Nie potrzebujemy, nie będziemy wtedy potrzebować pomocy humanitarnej. That's the main alternative to accept refugees in foreign countries. I dlatego mówię, jest to ten bardzo trudny problem z akceptacją uchodźców w innych krajach. Because if you live in a country and you are not integrated to its value, to its people, then maybe you'll have a potential risk of terrorism. I to, co się niestety sprawdza u nas i widzimy, że jeśli żyjesz w jakimś kraju, nie zintegrowałeś się z tym społeczeństwem, nie utożsamiasz się z tymi wartościami, którymi to społeczeństwo żyje, to hodujesz sobie potencjalnych terrorystów. And the Western world, after all these attacks,
Even recently, they do not understand that it's a bad choice to take some people from their land and to implant them in a foreign one. Również po tych ostatnich zamachach, których mamy tak wiele, czy w Londynie, czy w innych miastach Zachodu, świat Zachodu nie zrozumiał, że nie jest to rozwiązanie wyciągnąć tych ludzi od ich korzeni, odciąć od ich korzeni i implementować tutaj do Europy. To nie funkcjonuje. Musimy się wreszcie z tym pogodzić. A good immigration is the one when somebody studied in his own country and he wants to seek a better life. He can go for a while. Or for good, if he likes, but in a normal way. Taką dobrą migracją jest to, co możemy powiedzieć na przykładzie Polaków, kiedy ktoś wykształcił się w swoim kraju, chce sobie poprawić jakość życia na jakiś czas, czy na dłużej, może opuszcza kraj, żeby tam znaleźć lepsze warunki do pracy czy zarobku. We have many, many, many people in the Middle East are working in the Gulf countries. Mamy bardzo wielu ludzi z krajów Bliskiego Wschodu, którzy pracują w krajach Zatoki Perskiej. They're sending back a lot of money to their families. Wysyłają wiele pieniędzy z tamtej pracy do ich rodzin. They are endorsing domestic economies. Jakby podnoszą poziom miejscowej ekonomii. And one day they will go back home. A ufamy, że któregoś dnia, jak zarobią dostateczną ilość pieniędzy, wrócą do domu. I to jest taka emigracja jak gdyby sensowna. Czyli mamy do czynienia z taką świadomą dezinformacją, a jak ekscelencja by ocenił? Takie pytanie mam, czy Kościół jest dobrze poinformowany, to znaczy chrześcijanie, ale także i myślę, na przykład hierarchia europejska, jaka naprawdę pomoc jest potrzebna tam? Excellency, you mean that the church, it's mean that the bishop and cardinal in Europe, they have good picture of the situation in Middle East? I'm not sure of that. I myself went to the European Parliament 2 years ago and I... Nie jestem tylko pewien. 2 lata temu byłem w Parlamencie Europejskim. But we've never been asked about this. Once in our Maronite Synod last year in Lebanon. Raz podczas naszego maronickiego synodu w ubiegłym roku. The Patriarch asked one of Syrian bishops to tell other bishops who came from all over the world about situation in Syria. Patriarcha poprosił, żeby powiedział jeden z biskupów syryjskich o sytuacji w Syrii do biskupów, którzy z całego świata się zjechali. When no Syrian bishop took the spoke. I ten jeden z niesyryjskich biskupów mówił. I myself told the synod about the situation. Również ten biskup informował synod o sytuacji. And the patriarch said right away. I patriarch powiedział, patriarcha. This is my own point of view. To jest jego własny punkt widzenia. And he said to the bishops, do you understand what I've been telling you for several times? Czyli jak gdyby ksiądz kardynał patriarcha powiedział, że to jest mój punkt widzenia i powiedział do biskupów, widzicie to, teraz wszedł się to, co ja mówię przez wiele razy. Czyli można powiedzieć, przypuszczę, że może są jakieś siły, które pragną tutaj to widzenie Kościoła troszeczkę tak przesunąć na to właśnie otwarcie bram. Could you agree with the point that some people would like to vanish the country like Iraq or Syria from the Christian? I didn't get the point. Could you agree with the point that some powers on the world would like to empty Syria or Iraq from Christian? See, it's not in their interest. To nie jest w ich interesie. But they want to take Christians because if they need them to work in their countries, jeśli już chcemy jakichś pracowników ściągnąć, to na... they know very well Christian values. Ponieważ znają bardzo dobrze chrześcijańskie wartości. Especially we don't believe at all that one should kill for whatever reason. Na przykład nigdy chrześcijanin nie będzie zabijał z jakiegokolwiek powodu, a zwłaszcza z tego, żeby zmuszać kogoś na przejście na inną wiarę. Furthermore, most Christians speak foreign languages. Innym powodem, dlaczego chrześcijanie są tak pożądani za granicą, to jest to, że mówią wieloma językami obcymi.
It's not in the interest of the whole world. A to nie jest w interesie całego świata. To empty the Middle East from Christian. Aby Bliski Wschód wyczyścić z chrześcijan. Because we are the only one. Ponieważ my jesteśmy tymi jedynymi. Even though now we are talking about 3% of Middle East population. Nawet jeśli dzisiaj mówimy, że tylko 3% populacji Bliskiego Wschodu to są chrześcijanie. We are the only one that could bring the good news to the Arabic world because we are Arabic phone. Ponieważ jesteśmy jedynymi, którzy mogą do świata arabskiego przynieść Ewangelię, ponieważ my rozumiemy ten świat arabski. Could you imagine when you live in a world when his law is eye for eye and tooth for tooth? Czy możesz zrozumieć świat, w którym prawo polega na kodeksie Hammurabiego, oko za oko, ząb za ząb? Then the Arabic world needs somebody who tells him. Świat arabski potrzebuje właśnie chrześcijan. To love God with all your power, all your strength. I Boga z całego siły, z całego serca. And to live your brother as your neighbor as yourself. I kochaj swojego brata, swojego sąsiada tak jak siebie samego. And do to your brother whatever you wish that your brother do for you. A czyń dla swojego brata to wszystko, co byś chciał, żeby twój brat... Who can bring this moral and Christian values to the Arabic world, if not the Arabic speakers? Kto może te wartości przyjdzie, jeśli nie chrześcijanie, którzy mówią po arabsku? And now we have a powerful means to do so. I mamy to po prostu czynić, mamy siłę. With the media, with mamy media, mamy radio, mamy telewizję, możemy to czynić. Może tutaj dodajmy, ojcze, tylko taką bardzo ważną rzecz, że papież Benedykt XVI zorganizował synod dla Bliskiego Wschodu. Jego owocem jest dokument Ecclesia in Medio Oriente i właśnie w Libanie ojciec święty Benedykt XVI, to jest 34 punkt Ecclesia in Medio Oriente, powiedział taki piękny tekst: Bliski Wschód bez chrześcijan lub z dużo mniejszą ich ilością nie będzie tym samym Bliskim Wschodem. To jest właśnie to, co ksiądz biskup mówił. To jest wielka misja chrześcijan dla Bliskiego Wschodu. Być tym nośnikiem Ewangelii dla Arabów. Czyli jeszcze raz szczerze, księże biskupie, takie wyobraźnie, bo jest ksiądz dyrektor Waldemar Cisło, pomoc Kościołowi w potrzebie, czyli powiedzmy nawet 1000 rodzin przyjętych na przykład w naszym kraju, dane im mieszkanie, nie wiem, pracę, jakieś edukacja dla dzieci, a na przykład akcja Mleko dla Aleppo, gdzie jest konkret, jest to mleko, jest to chleb. Co jest dla was bardziej chciane? To take out from Syria 1000 families and to bring them to Poland, or to do such kind of project like the pay for the children who are in the hospital, to rebuild the houses, or to give the, like we have nice program milk for children in Aleppo. Let's tell you, first of all, Aleppian people don't need you. Po pierwsze, ludzie z Aleppo nie potrzebują. They used to live very well in Syria. Oni żyli bardzo dobrze w Syrii. And they had everything. Mieli wszystko. Sometimes they, when we go abroad, czasami kiedy jechaliśmy za granicę, we feel good. Czuliśmy się dobrze. And afterward, we have the nostalgia to our country. A teraz mamy niestety nostalgię za naszym krajem. That's why, in this regard, I would like to thank all humanitarian organizations. To jest też miejsce, gdzie chcę podziękować wszystkim organizacjom humanitarnym. Are working for not for only for Syria, for human beings. Pracujecie nie tylko dla Syrii, ale dla ludzkich istnień. Especially those who go there. A szczególnie dla tych, którzy tam jeżdżą. I would recall to mind Father Andrea Lemba. Chcę przywołać księdza Andrzeja Halemby, który często jeździ tam. Was in charge of aid to the church in need. Który jest z ramienia pomocy Kościołowi w potrzebie bardzo często w Syrii. Our main benefactor. To jest ten nasz największy organizacja, która najwięcej pomocy nam przynosi. And he goes several times to Syria. Jest bardzo często tam na miejscu. Even when Aleppo was bombarded every day. Nawet wtedy, kiedy na Aleppo spadały codziennie. He wanted to go there. Był tam. To help everybody, not only Christians. Pomagać wszystkim ludziom, nie tylko chrześcijanom. To stay in their land. Aby zostali w tym swoim kraju. And that's why the Kirchheim not nowadays are financing us in several projects in the same time. I dlatego pomoc Kościoła w potrzebie finansuje nas w wielu projektach przez cały czas. And we thank them a lot. Dziękujemy bardzo. Because they have a very good politics. Ponieważ
pomocy się potrzebuje prowadzić bardzo dobrą politykę. To help everybody, Christian, Muslims, all Syrian. Pomagać wszystkim Syryjczykom bez względu na wyznawaną religię. To stay there. Aby tam pozostali. Projects of food. Te projekty, które od początku wojny, paczki żywnościowe. The sanitary. Problemy sanitarne, czyli mydło, to wszystko, co jest potrzebne do milk, mleko, subsidies for scholars, taka pomoc, dopłata do tego, żeby dzieci mogły chodzić do szkoły, czy studenci, subsidies for rent, pomoc, dopłaty do wynajmu mieszkań, even subsidies for medication and surgeries, i też taka pomoc, którą rząd polski ostatnio dał właśnie dla leczenia dzieci. Nowadays no one come. No one comes to our bishopric to ask for medication help. Dzisiaj nikt nie przychodzi żebrać o leki czy inne rzeczy do biskupstwa. And goes back empty-handed. I odchodzi z pustymi rękami. Tylko ktokolwiek przychodzi, dostaje pomoc, bo jest to możliwe. And all this thanks to the Kirsi Imnot. To wszystko jest dzięki tym, którzy wspierają pomoc Kościołowi w potrzebie. Maybe, Excellency, we can also say thank you for the Polish Prime Minister, because she was the lady who gave the first sign to give the first 1,500,000 zlotys for the treatment of the children. Now she promised to continue this project for the old people, and it is, I think, good time to say for... We would like to thank the Prime Minister of Poland. Skorzystając z tej okazji, chcemy bardzo serdecznie podziękować pani premier Beacie Szydło, ponieważ ona była tą, myślę, że jako matka, jako kobieta, ma zawsze kobiety mają bardziej wrażliwe serce, bardzo szybko zareagowała na tę prośbę właśnie o pomoc w leczeniu dzieci na miejscu i teraz pomoc również w leczeniu starszych czy her support. And you know, in the Middle East, we a lot the Polish people. Na Bliskim Wschodzie. For us is the Catholic the only Eastern European country was entirely Catholic. Dla nas Polska jest bardzo bliska na Bliskim Wschodzie. My was bardzo standardy. Lubimy, ponieważ w naszym odczuciu, w naszej opinii jesteście tym krajem Zachodu, który jest całkowicie katolicki. So we love a lot your saint Pope John Paul II. I bardzo kochamy waszego wielkiego świętego, świętego Jana Pawła II. And many Lebanese and Syrians. Dwie godziny będzie czekać na rozmowę z konsultantem. Dwie godziny. Pamiętajcie, że wielu Libańczyków, Syryjczyków ma jego portret, czego zdjęcie. O Boże! We knew how great he was. Ponieważ wiemy, jak był wielkim człowiekiem. For your country and for the whole church. Waszego kraju i dla całego Kościoła. Na pewno Duch Święty, bo ksiądz biskup mi pytanie, że tak powiem, uprzedził, bo chciałem zapytać. It's the Holy Spirit, because it was the question of the Father. Duch Święty. Jak ksiądz biskup właśnie widzi Polskę, będąc tu kilka dni, jak ocenia Polaków, jacy to ludzie, jaki to kraj, powiedzmy, jest to teraz jedyny kraj, bym powiedział, w świecie, tak ktoś kiedyś zauważył, gdzie prezydent jest osobą wierzącą, otwarcie i premier. We are talking, we have the maybe only one country around the world where the president is the Catholic who is practicing. Jaki dziad gada tam, no? The prime minister is Catholic, even the son of the prime minister was becoming the ordination a few weeks ago. And no zobacz, ty, no. How is the first impression, Excellency, of you to be in Poland? You're so rich. Oprócz tego, że u nas duże piękne. Zobacz, zobacz. I had the impression that Poland powyżej minuty, no ale było powyżej dwóch minut, teraz powyżej jedna minuta i to... Daj spokój. Ale w tym dobrym znaczeniu. No ja jestem dobrej myśli. To co wam powinien powiedzieć, uważajcie, że może dzisiaj się dodzwoni. Tak. Zobacz, zobacz. Ale dziadostwo, zobacz, jak zdzierają z ludzi, 1200, 2000. Wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze, nie wtedy, kiedy jest wojna. I hope you won't forget this. Forget I mam nadzieję, że tego nie zapomnicie. Wiem, że ksiądz biskup też kocha róże, jako kwiaty, rozy. We know you like w Polsce właśnie piękne róże są, bo jest klimat w domu. Yes. Ksiądz biskup w Lisianiu miał okazję spotkać ogród różany, więc jest miłośnikiem tych kwiatów. Tak, a mówi, że u nas jest dobry klimat, prawda? Że jest dobry klimat, because we have the good climate for the roses. You're right.
Jeszcze jedna rzecz. We have the cedar of Lebanon. We don't have the cedar. I promise Father Paulo, who's Pavosh, here. Pavosh. Then if I come back to Poland, I'll bring you some cedars with me. Mówię, że ponieważ my mamy piękne róże, ale ksiądz biskup ma w Libanie piękne cedry z Libanu, ksiądz biskup co przywiezie. Wymienimy się. I jeszcze, drodzy Państwo, dziękuję bardzo księdzu biskupowi za wizytę, za nasz program, który jest dla nas bardzo ważny, bo informacje prosto, bezpośrednio od świadka nożnego tych trudnych spraw. Thank you very much. Dziękuję bardzo. God bless you. God bless everybody, the viewers, everybody. Excellency, give us the blessing. Before giving you my blessings, I want to quote what our Lord says. Dziękuję wam bardzo za uwagę. His disciples. Chcę jeszcze przed błogosławieństwem powiedzieć to, co Pan Jezus powiedział do swoich uczniów. You will know the truth. Będziecie znać prawdę. And the truth set you free. A prawda was wyzwoli. Drodzy Państwo, jeszcze zanim błogosławieństwo, mam taki mały konkurs. Jest książka do wygrania, to znaczy proszę po tym programie napisać, kto pierwszy, ten będzie najlepszy. W jaki sposób pomogłem, czy pomagam właśnie chrześcijanom na wschodzie, czy to w Syrii, czy w Egipcie. Proszę to opisać, ta osoba, która przyśle nam z imieniem, nazwiskiem tą książkę autorstwa księdza profesora Waldemara Cisło, dostania, może nawet z podpisem jeszcze odręcznym. Więc taki mały konkursik na koniec naszego programu. Ekscelencjo. May the Holy Trinity, God the Father, and the Son, and the Holy Spirit bless you, and keep you, and protect you. Amen. Amen. Niech was błogosławi Trójca Święta, Ojciec, Syn. Szukaj sposobu na dodzwonienie się do T-Mobile'a. Nie może się dodzwonić. And we also try to give in your hands a very warm greeting to all your people. Thank you. And I assure you we will try to do our best to help you. We'd like to ask you to pray for us. We a ja pray was for proszę, you módlcie się za carry you in our hearts. I trzymajcie nas w waszych sercach. Zapa, dziękujemy raz jeszcze ekscelencji i dziękujemy księdzu profesorowi Waldemarowi Cisło, bez którego tego programu dzisiaj by... No i ojcu Januszowi, którego zapa. Dziękujemy bardzo. Ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. I tu jest określona ilość miejsc. Informatyka medialna to interesujący, nowatorski program studiów, zajęcia praktyczne w laboratorium audiowizualnym, rzetelna wiedza i umiejętności praktyczne potrzebne na dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Zajęcia ze specjalistami z branży medialnej i informatycznej. CMS i sieci komputerowe, wyjątkowe możliwości praktyk zawodowych, public relation i marketing dziennikarski, niskie koszty kształcenia ze względu na dofinansowanie studiów ze środków EFS. Liczba dofinansowanych miejsc jest ograniczona.
To było dwie, teraz trzy. W ogóle przerwało. Grafika komputerowa, techniki. Widziane standardy, ja już nie wiem. Stopnia, czy to jest najlepsza sieć? Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, specjalności. Dziennikarstwo informacyjne i sztuka prezenterska, dziennikarstwo online i marketing sieciowy oraz politologia. Bardzo polecamy, bo potrzeba daj spokój. Specjalności. Bezpieczeństwo państwa, dyplomacja, polityka społeczno-ekonomiczna, kupę śmiechu na wydechu. Polityczne, studia podyplomowe, nabór we wrześniu, dziennikarskie, retoryka i komunikacja społeczna, grafika komputerowa i techniki multimedialne. Proszę Państwa, więcej możecie się dowiedzieć, pytajcie, telefonując od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15. I serdzie połączenie, więc ani 3 minuty, ani 2, ani 1, bez końca tak. To jest wieczór i ludzie dzwonią. Nie ma takiej technicznej możliwości. Czy żeby krócej rozmawiać, przerzucają ich na logowanie, czy żeby sami się logowali. Nic nie daje. Kochamy Polskę, starajmy się o dobre kształty. Nic nie daje to. Dobrą formację osobowości, formację ducha, sumień, a wtedy będzie wszystko dobrze. Ta młodzież przemieni Polskę na lepsze, ale to zależy od każdego z nas. Zapraszamy. Nice. Słuchają Państwo Radia Maryja. Zapraszamy do wysłuchania wczorajszej katechesy. Dzisiejszą katechezę na antenie Radia Maryja wygłosi i z Państwem po katechezie rozmawiać będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Wiesław Szlachetka, biskup pomocniczy archidiecezji gdańskiej. O matko, i zaraz przerwie. Znowu, a potem 4 minuty, to się nie dodzwonimy dzisiaj. Obrzydliwe. Przynajmniej numer się... O Ameryce marzymy. Także proszę Państwa, Duchu Święty. Dramat Judasza. Będzie dramat Judasza. Trzeba mieć też świadomość, że nie od razu wszystko zdołamy rozwikłać i zrozumieć. Podejmując refleksję nad problemem Judasza, jednocześnie dotykamy też tajemnicy Boga, Bożego zamysłu i Bożych decyzji. Zatem także i w tej katechezie zostanie podjęta tylko próba przybliżenia... Dramat Judasza. Ile tych Judaszów masz? Tylko jakaś próba odpowiedzi... Co jeden tam mówi, nie chcę chodzić do kościoła rzymskokatolickiego, bo po co? Kłamstwo, cili, żebrzą pieniądze. Najpierw trzeba przyjrzeć się zdradzie... Pieniędzy żebrzą, pieniądze. ...samego Judasza jako autora zdrady. W związku z tym... Konieczna jest rekonstrukcja biograficzno-psychologicznego portretu Judasza oraz analiza jego motywów zdrady. Dlaczego zdradził Jezusa? Następnie trzeba też zwrócić uwagę na czyn Judasza od strony Boga, zwłaszcza, że Judaszowa zdrada była już wcześniej znana Bogu. Ta boska wiedza dotycząca czynu Judasza została zapisana już w Starym Testamencie. Dlaczego zatem Jezus, posiadając boską wiedzę, w tym także znajomość ludzkiego serca, wybrał Judasza? Jak się ma boska wszechwiedza do czynu Judasza? Czy czyn Judasza nie był przypadkiem zdeterminowany, czyli z góry określony, skoro był już wcześniej znany Jezusowi? Czy ta wiedza Jezusa o tym, że Judasz go zdradzi, nie ograniczyła wolności Judasza? Jeśli tak, to Judasz nie ponosiłby żadnej winy,
gdyż jego czyn nie byłby wolny. W tym stawianiu pytań, problemów można by pójść jeszcze dalej i powiedzieć, gdyby Jezus nie powołał Judasza, to Judasz nie zdradziłby Jezusa. Ale można by też tę hipotetyczną myśl wyrazić inaczej. Gdyby Jezus nie powołał Judasza, to Judasz po prostu nie miałby okazji, aby go zdradzić. No widzisz, przerwało. A tymczasem Jezus wybrał konsultantem połączony, a ten go zdradził. To już nie ma co... W związku z tym pojawia się jeszcze jedno pytanie dotyczące zbawienia Judasza. Obrzydliwe. Zwróćmy najpierw uwagę na zdradę Judasza z jego strony, jako autora teraz tego haniebnego czynu. Się połączymy. Zwłaszcza na motywy zdrady. O Judaszu mówią wszystkie Ewangelie, także Dzieje Apostolskie w związku z wyborem Macieja na jego miejsce. Imię Judasz, po grecku Judas, wywodzi się od hebrajskiej nazwy Jehuda. Jest to skrót od Jehud El, co dosłownie oznacza niech będzie uwielbiony Bóg. A więc jest to imię teoforyczne, bo w swym brzmieniu zawiera imię Boga. A zatem w etymologicznym znaczeniu jest to imię bardzo piękne. Przydomek Iskariota od greckiego Iskariotes znajduje aż trzy hipotetyczne wyjaśnienia. Niektórzy uczeni wywodzą ten przydomek od hebrajskiego wyrażenia Iskariot, człowiek Skariot. Nazwa Keriot wspomniana jest w księdze Józefa. Dramat Judasza, że ja dzwonię z sieci T-Mobile do T-Mobile. Może teraz Judasz się szybciej dodzwonię. Jedynym nie Galilejczykiem w gronie dwunastu. Być może przydomek ten pochodzi od aramejskiego Iszkalija, to znaczy fałszywy, kłamca. Gdyby tak było, to przydomek ten zostałby nadany mu później, bo po dokonanej zdradzie już i po jego śmierci. Ale przydomek Iskariota może pochodzić też od greckiego Sikarios, wynajęty zabójca. To oznaczałoby, że Judasz przed powołaniem na apostoła należał do sykariuszy, to jest do ludzi, którzy w sposób skrytobójczy, często jako najemnicy, zabijali zwolenników rzymskiej władzy w Palestynie. Takie wyjaśnienie tego przydomka jest najbardziej prawdopodobne. Judasz Iskariota, syn Szymona, należał do kolegium dwunastu. W gronie apostolskim pełnił rolę skarbnika. Był naocznym świadkiem słów i czynów Jezusa. Dokonał zdrady swego mistrza, wydając go w ręce arcykapłanów, faryzeuszów i duchowych przywódców Izraela, z których wielu Jezusa szczerze nienawidził. Jako zdrajca przewodził przy pojmaniu Jezusa i w ten sposób sprzeniewierzył się swojemu apostolskiemu powołaniu, stając się synem zatracenia. Judasz, widząc, że Jezus został skazany na śmierć, zwrócił arcykapłanom i starszym 30 srebrników, zapłatę otrzymaną za zdradę i popełnił samobójstwo. Za pieniądze zwrócone przez Judasza kupiono tak zwane pole garncarza, które zostało przeznaczone na grzebanie cudzoziemców. Powstaje pytanie o motywy zdrady. One zostały w jakiejś mierze odnotowane w tekstach Ewangelii. Wśród tych motywów wymieniana jest chciwość, zachłanność, żądza pieniędzy. W gronie dwunastu, jak wspomniałem, Judasz był skarbnikiem. Apostołowie dysponowali jakimś budżetem na potrzeby swoje i biedne. Świadczy o tym sytuacja z ostatniej wieczerzy zanotowana w Ewangelii świętego Jana. Czytamy tam. Jezus rzekł do niego, co chcesz czynić, czyń prędzej. Nikt jednak z biesiadników nie rozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz miał pieczę nad trzosem, niektórzy sądzili, że Jezus powiedział do niego, zakup, czego nam potrzeba na święto, albo żeby dał coś ubogim. W tej samej Ewangelii jest scena uczty w Betanii, w domu Łazarza. Jego siostra Maria wzięła funt drogocennego olejku i namaściła Jezusowi nogi. Wtedy Judasz oburzył się, że przecież można było sprzedać ten olejek za 300 denarów i rozdać ubogim. I w tym momencie ewangelista zaznacza. Powiedział zaś to nie dlatego, jakoby dbał o biednych, ale ponieważ był złodziejem i mając trzos, wykradał to, co składano. Podobny motyw zachłanności pojawia
świętego Mateusza, gdzie jest mowa o tym, jak układa się z arcykapłanami w pałacu Kajfasza. Wtedy jeden z 12 imieniem Judasz Iskariota udał się do arcykapłanów i rzekł: co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. A oni wyznaczyli mu 30 srebrników. Odtąd